Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku programu Myśleć jak przedsiębiorca. Ja dzisiaj znowu jadę do kolejnego przedsiębiorcy, porozmawiać z nim o tym, w jaki sposób pomaga innym przedsiębiorcom. Jadę na Kaszuby, ale na takie Kaszuby bliższe morzu, czyli do Gdyni, bo Gdynia to też Kaszuby. Jadę do członka Kaszubskiego Związku Pracodawców i będę rozmawiał dzisiaj z członkiem zarządu grupy XLE, która skupia dwie firmy, firmę XLE, która wdraża systemy księgowe, oraz firmę Neofin, która uwalnia przedsiębiorców od dokumentów. Będę dzisiaj rozmawiał z członkiem zarządu grupy XLE, Tomaszem Bienichem. Do zobaczenia już niebawem. Witaj Tomku. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj po to, aby podyskutować trochę o problemach, które doskwierają przedsiębiorcom w obszarze, w którym wy im pomagacie akurat. Powiedz mi, według ciebie, z czym przedsiębiorcy mają największy problem, prowadząc księgowość w swoich firmach? Czy przeważnie, nie wiem, toną w dokumentach i czy tak naprawdę muszą w nich tonąć? Dokumenty to jest jedna sprawa, ale w tej chwili wydaje mi się, że największy problem przedsiębiorców to przepisy, ich mnogość, ale też dynamiczne zmiany, które wynikają z legislacji, która odbywa się na bieżąco, i to jest największy problem, żeby kadra, która tą księgowość prowadzi, była z tymi przepisami cały czas na bieżąco. Trzeba cały czas dbać o rozwój kadry, która prowadzi księgowość. I to jest w tej chwili największy problem, bo przepisów jest naprawdę bardzo duża ilość i zmienia się bardzo dynamicznie. A to, o czym wspomniałeś, czyli dokumenty, oczywiście to też jest bardzo duży problem w przedsiębiorstwach. Wiemy z doświadczenia, że prezesi, zarządcy dużych firm, korporacji większą część swojego dnia spędzają chociażby na akceptacji dokumentów, opisywaniu tych dokumentów, wskazywaniu, czego te dokumenty dotyczą i czy trafiły te dokumenty do firmy zasadnie. I to jest największy problem, tak mi się wydaje, jest to w tej chwili jeden z głównych problemów w przedsiębiorstwach. No, staramy się pomagać jak tylko możemy. Mamy w tej chwili w ofercie nowoczesne narzędzia, które pozwalają wyeliminować te problemy, pozwalają usprawnić proces obiegu dokumentów, akceptacji tych dokumentów, tak aby przedsiębiorca, osoba, która zarządza przedsiębiorstwem, miała jak najwięcej czasu na realizację swoich pomysłów, na realizację swoich celów biznesowych. Zresztą to ciekawe, co mówisz, bo kiedyś Roman Kluska powiedział, że około 50% swojego czasu polski przedsiębiorca poświęca na walkę z urzędami. Czy tak musi być? Powiedz mi, jaka jest recepta według Was na uwolnienie czasu przedsiębiorcom, aby mogli zająć się tym, czym w ogóle powinien się zajmować, czyli rozwijaniem biznesu? Myślę, że nie musi tak być. No, oczywiście czasy Romana Kluski już minęły jakiś czas temu. Urzędy też ewoluowały, poszły w trochę lepszym kierunku. Cyfryzacja weszła do urzędu, więc jest troszeczkę łatwiej. Natomiast wydaje mi się, że sporym problemem wśród przedsiębiorców jest delegowanie pewnych kwestii. Sam się z tym borykam, borykają się z tym nasi klienci. Tak naprawdę pomysłem na to, żeby z tymi urzędami walczyć, jest właśnie zdelegowanie tych zadań osobom, które się na tym zdają. Można pójść w tak zwany outsourcing, można wynająć biuro rachunkowe, w którego ofercie będzie właśnie reprezentacja przed urzędami. Można wejść we współpracę z prawnikiem, z dobrym prawnikiem, który też ma kompetencje, żeby reprezentować nas, czy to przed Urzędem Skarbowym, czy przed ZUS-em. I to są rzeczy, które proponujemy klientom, z którymi współpracujemy. No dobrze, a ja mam pytanie, no bo jak ktoś, nie wiem, prowadzi biznes, to już ma księgowość, już tak, ma jakieś biuro księgowe, które tam go obsługuje. Powiedz mi, czym Wy się różnicie
od takich typowych biur księgowych. Jaka jest wasza przewaga konkurencyjna? A przede wszystkim główną przewagą konkurencyjną jest to, o czym opowiadałem wcześniej, czyli staramy się wykluczyć jakikolwiek ruch dokumentów między klientem a biurem rachunkowym. Mamy nowoczesne narzędzia, które pozwalają klientów obsługiwać w sposób cyfrowy, nazwijmy to w cudzysłowie, pozwalają przetwarzać dokumenty papierowe na wersję cyfrową i w ten sposób ten proces obsługi klienta jest dużo sprawniejszy, dużo szybszy. Posiadamy też narzędzia, które pozwalają prowadzić tą księgowość wspólnie z klientem, czyli możemy stworzyć środowisko wspólne, gdzie klient i biuro rachunkowe będzie pracowało nad tym samym systemie, korzystając z tych samych zasobów serwerowych. To jest nasza największa przewaga konkurencyjna. Czyli ja rozumiem, że bierzecie na swoje barki to, czym niekoniecznie musi się zajmować przedsiębiorca i uwalniacie go od tego, a przedsiębiorca, rozumiem, może się zająć wreszcie robieniem biznesu. Czy tak to wygląda? Dokładnie tak. Ma dużo więcej czasu poprzez delegację pewnych procesów, które w firmie występują, czyli księgowość, kadry, płace. Oszczędza środki przede wszystkim i jego biznes staje się bardziej bezpieczny, bo księgowość to odpowiedzialność, a zdelegowanie odpowiedzialności na zewnątrz też daje pewien komfort psychiczny. Nie muszę się martwić, że pewne rzeczy niezgodne z przepisami wydarzą się w dziale księgowym, więc tutaj na pewno to też duża przewaga, żeby oddalić od siebie to niebezpieczeństwo wystąpienia pewnych sytuacji niebezpiecznych dla przedsiębiorstwa. A tak mnie korci, żeby się zapytać o ten obszar kadr w przedsiębiorce. To jest bardzo często takie wąskie gardło, gdzie jakikolwiek błąd w tym obszarze kadrowym może generować ogromne problemy ze strony Państwowej Inspekcji Pracy i Sądu Pracy i tak dalej. Czy Wy też pomagacie swoim klientom w tym obszarze kadrowym, żeby im to zdjąć z głów? Oczywiście, no to jest, tak jak powiedziałeś, to jest czasami wąskie gardło, jest to temat ważny, i z doświadczenia wiemy, że jak najbardziej odpychany gdzieś tam przez osoby zarządzające, te kadry muszą po prostu być, a przedsiębiorcy jak najmniej czasu chcą poświęcać, żeby te kadry prowadzić, a one muszą być prowadzone zgodnie z przepisami i to nie jednymi przepisami tak naprawdę, bo są przepisy kadrowo-płacowe, jest BHP, są badania lekarskie, jest wiele obszarów związanych z tymi kadrami. Natomiast te kadry też są dynamiczne, jest bardzo wiele przepisów, które się zmienia, trzeba być cały czas na bieżąco, zmieniają się, wchodzą nowe usługi typu PPK, może być skomplikowane rozliczanie czasu pracy, chociażby kierowców, rozliczanie czasu pracy kierowców, którzy jeżdżą na tachografach tak zwanych. My tym wszystkim się zajmujemy, przyjmujemy kompetencje działu kadrowo-płacowego albo też tylko i wyłącznie płacowego, bo czasami jest tak, że w korporacjach ta część HR-owa, kadrowa jest bardzo mocno rozbudowana, są prowadzone skomplikowane procesy kadrowe, ale już ta część płacowa przez wzgląd właśnie na bezpieczeństwo i na skomplikowane procesy płacowe oddawana jest w outsourcing do naszego biura rachunkowego, tak żebyśmy my mogli tą część płacową właśnie przeprowadzać u nas. Pracujemy również na systemach klientów, czyli na systemie, który możemy wdrożyć, ewentualnie na systemie, który klient posiada, tak żeby pracować na danych klienta, żeby ten outsourcing niejako był trochę w cudzysłowie, żebyśmy my byli tym takim zewnętrznym działem kadrowo-płacowym. Ja też do znudzenia zadaję przedsiębiorcom to samo pytanie. Bo jako firma jesteście członkiem różnych organizacji biznesowych, w tym między innymi właśnie Kaszubskiego Związku Pracodawców. Powiedz mi, bo skoro jesteście członkami różnych organizacji, to chyba wierzycie, że to działa. No i teraz pytanie, czy przedsiębiorcy według Ciebie powinni się zrzeszać w ogóle gdzieś? I co to daje? Jasne, dużo można wyciągnąć tak naprawdę z zrzeszania się w różnego rodzaju grupach. Kaszubski Związek Pracodawców to jedna tak naprawdę z wielu grup w Trójmieście, aczkolwiek skupiliśmy się na członkostwie właśnie w tej grupie przez wzgląd na to, że są tam fajni ludzie, fajne przedsiębiorstwa, z którymi można nawiązać współpracę, można nawiązać relacje, można się
wiele nauczyć, można poznawać problemy przedsiębiorców, można wspólnie te problemy rozwiązywać, można kooperować. No jest wiele płaszczyzn współpracy, które daje zrzeszanie się w tego typu organizacjach. Można się szkolić, są prowadzone sympozja, różnego rodzaju spotkania. Spotkania w tej chwili są odwołane, wiadomo z jakiej przyczyny, natomiast spotkania typu biznes to relacje, które Irek prowadzisz, naprawdę dużo, dużo wnoszą do biznesu, dają możliwość poznania wspaniałych ludzi, wymiany doświadczeń i robienia wspólnego biznesu. Bardzo dziękuję za spotkanie, trzymam kciuki za rozwój biznesu i do zobaczenia następnym razem. Ja również dziękuję i do zobaczenia live.